to nie jest tematem naszego dzisiejszego odcinka, ale zagrałaś w filmie Wajdy, co jest dla mnie czymś niezwykłym i mało osób może to powiedzieć w naszym kraju, na świecie, że zagrało u tego wielkiego twórcy. I chciałem cię zapytać, jak to było, bo wiem, że to było tak, że byłaś podobna do postaci, którą grałaś. Z grubości byłam podobna. Nie, to w ogóle jest, mogę dłuższą historię? No, nie, wybaczysz mi? Oczywiście. Bo chciałam Państwu powiedzieć o przygodzie, która się człowiekowi zdarza raz w życiu. Akurat taka, bo różne przygody mi się zdarzyły, ale taka to nie. Wszystko się opiera na telefon, a zadzwonił telefon, głos którego kompletnie nie kojarzyłam z osobą, chociaż znam doskonale Andrzeja Wajdę, ale nie skojarzyłam go z telefonicznym głosem, więc usłyszałam w tym telefonie mniej więcej taki: dzień dobry, ja chciałabym, żeby pani zagrała w moim filmie. Ja byłam przekonana, że to jest żart Radia Z, aha, bo Radio Z dzwoniło do ludzi i mówiło różne takie dziwne rzeczy. Więc co powiedziałam, przejdź jadu i wyłączyłam telefon. Jak zobaczyłam, że za sekundę ten telefon dzwoni, to mówię, o kur... Tak słucham, przepraszam, mówi Andrzej Wajda. No mówię, ja cię kręcę. Ja bym chciała, żeby pani zagrała w moim filmie. Ja mówię, cudowna propozycja, panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Z ciekawości zapytam, kogo? Henrykę Krzywonos, lat 29. Ja miałam 54 lata, mówię. Panie Andrzeju, nie ma takich cudów, to nie jest amerykańska kinematografia. To nie jest Benjamin Button, że go odkleimy w drugą stronę. No nie da się. Więc mówię, to super propozycja, jestem wzruszona naprawdę, ale to chyba się nie da. Nie ma takiej możliwości także make-upowych, żeby to zrobić. No, nie chodzi mi o wiek. No ja mówię, no myślę. I nie o urodę, no ani ja, ani Henia. Średnia. Chodzi mi o energię. Mówię, a energię, tu mogę pana zadowolić akurat w tej sprawie, ale mówię, proszę mi dać się zastanowić. Odłożyłam telefon i mój mąż, który całe życie pracuje w kinematografii, ponad 40 lat, mówi, kto dzwonił? Wajda. A, czego chciał? Żebym zagrała w filmie. A ty co, mówi, głupia, się zastanawiasz, nie? Ja mówię, no człowieku, przecież ja występuję przed kamerą, ale nie grałam w filmie. No ty nie bądź nienormalna. Jak zagrasz dobrze, to sobie będziesz wpisywała w CV, grałam u Andrzeja Wajdy. Jak zagrasz źle w inną grubą i zagraj, nikt nie będzie wiedział, żeś dała dupy. No geniusz. Mieszkam 34 lata z geniuszem. Więc dzwonię do pana Andrzeja. Tak, panie Andrzeju, ja chętnie spróbuję, jeśli można, to ten epizod bardzo chętnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę no mnie przyjść do wytwórni. Ja przyszłam do wytwórni filmów na Chełmskiej w Warszawie. Pan Andrzej siedział w swoim biurze i miał podpartą głowę. Już wiedziałam, że coś nie jest dobrze, nie? Dzień dobry, panie Andrzeju, jestem, żeby porozmawiać. Tak, no, tak, no. Teksty są łatwe, ale trzeba jeździć tramwajem. Sterować, kierować. Słucham? Takim starym tramwajem. Panie Andrzeju, ja nie mam prawa jazdy. Będzie pewien problem, nie? Nauczysz się. Naprawdę, wysłano mnie do zajezdni tramwajowej na Woronicza. Pani Sylwia, która tam szkoli wszystkich tramwajarzy, a to był tramwaj z przełomu lat 80. i 70. 80. Czyli tak jak w Łodzi normalnie takie, jeżdżą. Tak, tak, dokładnie, te same. Pani Sylwia mówi, no to wsiadamy. Ja mówię, proszę pani, przepraszam, muszę pani od razu to powiedzieć. Nie mam prawa jazdy. A ona... Nawet idiota nauczy się jeździć tramwajem. O, to mnie zmotywowało, powiem szczerze. I jeździłyśmy. No, wydawało się to dosyć proste. To nie jest elektroniczny taki tramwaj nowoczesny. Wajcha do przekładania, żeby cofnąć skład. To robiłyśmy. Myślę sobie, jestem geniuszem. W przód, w tył już umiem. I jeszcze rękaw i niech z szyn wyjechać. Otwieram, zamykam drzwi, patrzę w lusterko, dzwoni ten dzwonek jak w starym tramwaju. Zrobiłyśmy ósemki. Te ćwiczenia kilka dni trwały. I już byłam pewna, zadowolona z siebie. Już myślałam, że się rozpuknę z radości. Wtedy słyszę od pani Sylwii. Jutro o 8 egzamin. Powiedz mi, że masz prawo jazdy na tramwaj, to spadnę. Ja mówię, jaki egzamin? No musi pani zdać egzamin, bo żeby jechać wzdłuż bramy, stoczni, tam kawałek taki duży, dwa przystanki, to musi pani mieć specjalne takie zezwolenie, no takie prawo jazdy, takie pozwolenie. Ja mówię, czy panią porąbało? Co ja, jak ja to zrobię? Ja umiem tylko w przód, w tył i ósemkę zakręcić. No trzeba, bo inaczej nie zagra pani tego w filmie. Więc ja dzwonię do pana Andrzeja, mówię, panie Andrzej, tam się wytnie, tu się przetnie. No właśnie, nie ja dało się zmontować? Ja pracowałam w filmie. Inny pojedzie, ja wysiądę. Nie będzie cięcia. No i wpieprzyłam się po całości. Następnego dnia przyszłam, naprawdę, ja nie miałam niespokojną noc, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Przed tramwajem stoją. Jarają. Proszę wsiadać. Wąsale takie. Proszę. No to wsiadam. I słyszę, jedziemy na miasto. Jak się odwróciłam,
Jak wie co? Na jakie miasto? Pani, ja stąd w ogóle nie wyjeżdżałam z tej zajezdni. Proszę jechać i pokazać, co pani potrafi. Wyjechałam na to miasto. Ludzie uciekali za przystanki, bo myśleli, że kręcimy jakiś dziwny program. Film kaskaderski. Musiałam się zatrzymywać przed każdym przystankiem, tak jak trzeba to robić. Otwierać te drzwi, zamykać, udawać, że wzięłam pasażerów. Co więcej, jeden pan sprzątał tory, więc mało nie przyjechałam człowieka, więc puściłam wiązankę, że nie wiedziałam, że znam takie słowa razem połączone. I wtedy usłyszałam, nasza jest. I teraz uważajcie, w tym filmie naprawdę jadę tramwajem. Jest mnóstwo statystów, ponad 150 osób zostało do tych dwóch wagonów wprowadzonych, więc trzeba uważać, żeby komuś nie zrobić krzywdy. To ja jeżdżę, ja hamuję, ja wysiadam. Umiem, do tej pory umiem, więc jak mnie wy***ą z TVN-u, będę jeździć zabytkowym tramwajem, będę was wozić. A robiłaś ty batyk? Robiłaś to, że wysiadasz, wszyscy, gdzie ona idzie, a ty robisz ten patyk, że przy tą zwrotnicę robiłaś tak, to? Tak, trzeba było na rogu Woronicza i Puławskiej to zrobić, bo tam jest to przejście. Ja zawsze miałem takie fantazje, jakbym mały, jak ten wychodził ten gość, to mówiłem, teraz bym wbiegł, tylko bym nie wiedział, co wcisnąć, żeby odjechać. I masz to prawo jazdy w końcu? Masz to jest kwity? Rodzaj zezwolenia, tak? No nie można tego nazwać prawem jazdy. Ale gdybym chciała znowu powtórzyć, zagrać u kogoś, to... Wyobraziłem sobie sytuację, że ktoś w korku Patryka stoi. U Patryka Wegi, żeby zagrać, tak. To mogę spokojnie jeździć tramwajem. U Patryka Wegi to by trzeba wyskoczyć pewnie, z płonącego. To był tramwaj zwany pożądaniem u niego. Tak. Wyobraziłem sobie, jak ktoś jedzie przez Warszawę do roboty i zatrzymuje się i patrzy i Dorota Wellman po prostu w tramwaju. Odpierdolę z torów! Pięknie zachowali się statyści, bo jak siedliśmy, ja mówię bardzo z góry państwa przepraszam za to, że może się wszystko wydać. Pani jedzie, my się trzymamy, czyli mieli świadomość, jakie mamy umiejętności. Przykuci, prawda? 200 zł za godzinę, ludzie. Ale cudowna przygoda, no mówię, choć przygoda, bierzmy wszystko, co los nam daje na klatę. No i masz, tak jak powiedziałaś w CV, grała Andrzeja Wajdy. To jest nieprawdopodobne. Swoją drogą przed scenami w Gdańsku. Spotkałam się z Henią Krzywoną, z którą się znamy od lat, która to Henia, ja mówię, Heniu, coś mi powiedz, no coś, stara, nie jestem aktorką, coś mi podpowiedz. Jak to sp***lisz, to cię zabije. Delikatna presja. Dziękujemy za taką radę, już wszystko wiedziałam, ale zadziałało. A powiedz, nie denerwowałaś się na planie? Tak jak już widziałaś, że zaraz wchodzisz i masz to robić to swoje, to nie było tak, że taki paraliżujący stres? Nie, to mnie raczej kręciło. Natomiast widać było, że jestem amatorem, bo potem jest scena z Robertem Wińskiewiczem, który grał Lecha Wałęsę. A ty tramwajem pojechałaś do domu? Niestety nie, ale tam jest taka scena, że chcę zatrzymać strajk i mówię mu, co się dzieje na mieście. Tak i było. Mam go podkreślił, Andrzej ma, lekuchną tangą torbą. Jak go lekuchną torbą trafiłam, to trzeba było zdjęcia przerwać. Więcej na platformie WOW.